Straszę, znaczy dlatego, że no, na jednym z wykładów opowiadam znaczy, o aerodynamice samochodów i w 1960 roku Enzo Ferrari, czyli właściciel, szef i osoba, która decydowała o wszystkim, co się dzieje znaczy w Ferrari, na uwagę swojego kierowcy, który podczas wyścigów Le Mans nie mógł wyprzedzić konkurencji, bo twierdził, że źle jest zrobiona maska samochodu. Stwierdził, że aerodynamika jest dla ludzi, którzy nie potrafią budować silników. Czyli powiedział mu, nic się nie martw, włożymy ci większy silnik i będziesz wygrywał. No i ironia tego polega na tym, że w tej chwili samochody Ferrari mają najlepiej opracowaną aerodynamikę wśród wszystkich samochodów, jakie występują na rynku. Także Enzo Ferrari niestety wiele lat temu się mylił, stąd mówię, trzeba uważać na to, co się mówi. Dobra, słuchajcie, więc tak, tematyka tak dziwnie brzmi, ale generalnie to ja będę chciał wam poopowiadać znaczy, o tym, co wytworzyła przyroda po to, żeby latać. To, co zrobili ludzie, postaramy się troszeczkę to porównać, żeby zobaczyć, czy da się sięgnąć do tego, co przygotowała znaczy przyroda przez miliony lat ewolucji. Czy jesteśmy lepsi, czy jesteśmy gorsi? No bo z tego zaczynamy. Będziemy znaczy tutaj próbowali się wzorować na ważkach, na takich owadach, które mają ukryte skrzydła pod tymi dodatkowymi osłonami. Ptaki troszeczkę o nietoperzach, być może o pływających obiektach i być może o takich obiektach, które już nie żyją, a o których chcielibyśmy się dowiedzieć, ponieważ wiemy, że latały, ale nie bardzo wiadomo znaczy dlaczego. Dobrze. Wobec tego tutaj kilka takich elementarnych pytań. Dlaczego szukamy inwencji w biologii? No więc podobno, to jest taka znaczy, anegdotka, firma Boeing, która buduje te ogromne znaczy, samoloty, jak przyjmuje gości z zewnątrz, to ich kieruje do takiej tablicy, na której jest znaczna informacja. Nasi inżynierowie udowodnili, że czmiel nie może latać. No i w tym momencie się pojawia jak gdyby pytanie, znaczy, co to za inżynierowie, znaczy, którzy udowodnili, że to, co lata, nie lata. Chodzi o to, że wykorzystują aerodynamikę zupełnie inną. Taką, znaczy, która jest przydatna w przypadku samolotów, a która jest zupełnie nieprzydatna w przypadku owadów. Następna historia jest taka, osa przenosi w powietrzu gąsienicę, żeby nakarmić swoje potomstwo. Gąsienica ma masę trzykrotnie większą od masy osy, więc to dla konstrukcji lotniczych jest to absolutne wyzwanie. Tutaj jest taka historia, która się kiedyś pojawiła, mianowicie badano muszkę owocową i stwierdzono, że coś tu się nie zgadza, bo ona zużywa mniej energii niż moglibyśmy oczekiwać. No okazało się, że problem polegał na tym, że nie wiedzieliśmy o jeszcze jednym sposobie generowania sił aerodynamicznych, jakie wykorzystuje ta muszka owocowa. Dobrze. To, czym zajmują się inżynierowie Boeinga, to są takie klasyczne konstrukcje, kiedy mamy skrzydło, to skrzydło jest opływane. Gdybyśmy to skrzydło przecięli w tym miejscu, to dostalibyśmy taki kształt, jaki tutaj widzicie. To jest taki kształt profilu lotniczego. Jeżeli to jest opływane, po jednej stronie pojawiają się niskie ciśnienia, po drugiej stronie pojawiają się wysokie ciśnienia i ta różnica ciśnień powoduje generowanie siły unoszącej skrzydło do góry. Co nas tu częściowo interesuje, to jest koniec tego skrzydła, które się tutaj znajduje, ponieważ z tego widzicie, tu mamy niskie ciśnienie, pod spodem wysokie ciśnienie, skrzydło się kończy, wobec tego gdzieś musi się to ciśnienie wyrównać. No i w związku z tym ono się wyrównuje i tworzy się tutaj taki wir, jak widzicie, nazywany takim wirem krawędziowym, który się tam ciągnie hen. Zaczniemy od tego wiru, dlatego że owady będą często wykorzystywały właśnie generowanie wiru jako źródło dodatkowych sił aerodynamicznych, które dla samolotów są przeszkodą, a dla
obiektów takich biologicznych są no, podstawą działania. Wobec tego, żeby was jakoś powiązać z rzeczywistością, no to popatrzcie, co tutaj widzimy. Na górze jest ten sam schemacik, o którym ja będę za chwilę mówił. Natomiast tu jest tajfun, który przelatuje tam przez okolice Kuby, gdzieś Dominikany i zmierza w kierunku Florydy. Ten wymiar tutaj od osi do tego miejsca to są setki kilometrów. Wobec tego obiekt jest bardzo duży. Tu jest inne zdjęcie podobnego huraganu, który też zmierza w kierunku do Florydy. Tutaj gdzieś mamy Kubę. No i chodzi o to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Znaczy, to jest ogromna skala, a owady wykorzystują to samo, ale w takiej mikroskali. Wobec tego generalnie o wirach będziemy mówili w ten sposób. Rdzeń wiru, to jest ta część, która tutaj, wygląda z grubsza w ten sposób, tak jak gdyby to całe powietrze się skleiło i porusza się jako jeden sztywny element. Jak widzicie, tutaj taki fragmencik tego rdzenia podczas obrotu będzie się obracał razem z wirującą tą częścią. Prędkość, jaka tu występuje, zmienia się liniowo, no bo to jest ciało sztywne. To, co się dzieje na zewnątrz, to już jest inny fragment wiru. Tam obowiązuje reguła taka. Ten promień razy ta prędkość jest wielkością stałą, która jest utrzymywana w dalszej części. Czyli jeżeli zwiększymy promień dwa razy, to w tym miejscu prędkość będzie... Dwa razy większy promień, to prędkość musi być dwa razy mniejsza, tak? Bo iloczyn jest stały. Promień razy prędkość jest stały, wobec tego rośnie promień, musi maleć prędkość. No i w związku z tym tak to wygląda, jak tutaj widzicie. Najdziwniejsze w tym wszystkim to jest to, że takie elementy płynu jak tutaj, znaczy no możemy powiedzieć w ten sposób, element płynu zawiera miliony cząsteczek, ale jest mały. I w związku z tym taki element płynu, jaki tutaj widzicie, porusza się po takim okręgu, ale jak widzicie, on nie zmienia swojego kątowego położenia. Góra jest zawsze w tym samym położeniu. I pytanie w tej chwili takie, skoro taki element płynu zawierający tutaj pewną masę krąży po takim okręgu, dlaczego to się nie rozleci? Bo państwo, znaczy pamiętacie, jak mamy karuzelę, siadamy na siodełkach i zaczynamy kręcić, to siły odśrodkowe nas zaczynają rozrzucać. Wobec tego taki element, jak będzie się poruszał tutaj w ten sposób, no na skutek działania tych sił odśrodkowych powinien być wyrzucony, a nie krążyć w taki stabilny sposób. Co go stabilizuje? Płyn. Tak, zwróćcie uwagę na to. Tutaj na górze jest rozkład ciśnienia. Okay? Wobec tego, gdybyśmy stąd, to jest ta ścianka tego elementu, poszli do góry, to mamy to ciśnienie. Stąd, gdybyśmy poszli, to byłoby to ciśnienie. Które jest większe? To na zewnątrz. Czyli chodzi o to, że różnica ciśnień nam stabilizuje ruch tego elementu. Musi się tak zmienić ciśnienie, żeby wystąpiła różnica ciśnienia kompensująca siłę odśrodkową, jasne? Czyli to krąży zgodnie z tymi regułami, które tutaj są, a ciśnienie musi się dopasować w taki sposób, żeby to się nie rozleciało. Jasne? Dobra, wobec tego jak widać ciśnienie tutaj maleje i wy macie zapamiętać w ten sposób. Jeżeli pojawi się gdziekolwiek wir, to oznacza, że w tym wirze ciśnienie zawsze będzie mniejsze niż ciśnienie otoczenia. Jasne? Jeżeli jest wir, to są niskie ciśnienia. Dobrze. No dobra, to słuchajcie, zwykle znaczy jest tak, żeby zapamiętać znaczy jakąś informację, to trzeba to skojarzyć z jakąś dykteryjką. Wobec tego dykteryjka polega na czymś takim. W dawnych czasach pojawiały się żaglowce, które między innymi przypadkiem musiały przepływać przez takie obszary jak tutaj. Czyli no, jesteśmy w tym miejscu.
I ten statek zaczyna sobie tam płynąć. Pamiętacie, że on jest żaglowiec? To są znaczy czasy, kiedy nie było GPS-u, radia i tak dalej. Wobec tego no, kapitan był na statku, wiedział, że za moment znaczy, trafi na huragan, bo zwykle o tej porze roku te huragany tam występowały. Co dla niego było najważniejsze? Jaki najważniejszy przyrząd na pokładzie pozwalał mu no, bezpiecznie, w miarę bezpiecznie przejść przez ten obszar huraganu? Żaglowiec do płynięcia potrzebuje wiatru, ale tylko o odpowiedniej sile. Jeżeli jest za silny wiatr, no to po prostu porwie żagle i do widzenia. W związku z tym kapitan musi patrzeć na barometr. Barometr jest tym przyrządem, który będzie go informował, czy jesteśmy daleko od rdzenia tego huraganu, czy nie. Wobec tego, jeżeli wolno spada ciśnienie, tak jak tutaj, zbliżamy się tam do tego rdzenia, ciśnienie wolno spada, no to kapitan pali fajkę i się nie martwi. Ale jak zacznie ciśnienie szybciej spadać, tak jak tutaj, no to kapitan znaczy, wyrzuca majtków na maszty i ściągają żagle, jasne? Wobec tego dla niego najważniejsza jest informacja o tym, jak zmienia się ciśnienie. A już powiedzieliśmy, że ciśnienie zmienia się tak, żeby wir był stabilny. Ono musi się tak ustawić, żeby różnica ciśnień zapewniała pokonywanie tych sił bezwładności. Dobra, to teraz porównujemy siebie, czyli ludzi, z tym, co wytworzyła przyroda. To jest taka krzywa, która pokazuje informację o doskonałości obiektu latającego. Czyli biegniemy, lecimy z taką prędkością i ten szybowiec ma taką prędkość opadania. Czyli wobec tego może przelecieć jakąś odległość, startując z jakiejś wysokości. Im ta wielkość jest mniejsza, tym doskonałość tego układu jest lepsza. No więc patrzycie na gołębia. Sprawny latacz ma strasznie dużą tą prędkość opadania. Znaczy lata, bo lata, ale niesprawnie, daleko nie zaleci. Tak samo, znaczy szarańcza jest kiepska. Sęp, mewa, nietoperz już są porównywalne z szybowcem, ale szybowiec jest jednak lepszy. No więc w tym wypadku wytwór człowieka znaczy przewyższa znaczy to, co wytworzyła przyroda. Tu jest taki parametr, który mówi, ile energii trzeba zużyć na przeniesienie umownego 1 kg masy na odległość 1 km. Czyli im ta wielkość jest większa, tym potrzebujemy więcej energii na transport. Jasne? Czyli te elementy, które są niesprawne, znajdują się na górze, te, które są sprawne, znajdują się na dole. To jest jeszcze rozbite na masy tych obiektów, tu są bardzo małe obiekty, a tutaj są obiekty bardzo duże. No więc zwróćcie uwagę, że znaczy wydawałoby się, że mysz, która tak zręcznie znaczy przemyka, ucieka szybciutko, okazuje się, że zużywa potwornie dużo energii na przemieszczanie się. Co prawda jest zręczna, ale kosztem zużycia energii. No tutaj mamy konia, tutaj człowieka. Co no, sugeruje, że chyba znaczy wybór jest dobry, koń jest podstawą do jeżdżenia. Człowiek jeździ na koniu, a nie odwrotnie. W związku z tym, jeżdżąc na koniu, zużywamy mniej energii. Proszę tu zwrócić uwagę, że to, co pływa, jest no, właśnie bardzo sprawne. Zużywamy małe ilości energii. Te małe obiekty, mucha, pszczoła, muszka owocowa latają, ale mają mały zasięg i zużywają potwornie dużo energii. No tutaj, gdybyśmy przeszli do tego, co ludzie wytworzyli, no to zobaczcie, że śmigłowiec jest najgorszym rozwiązaniem, znaczy technicznym wśród tych obiektów latających. No jest świetny, bo wykonuje wiele zadań, których inne latające maszyny nie byłyby w stanie wykonać, ale zużywa strasznie dużo energii. No, co tutaj jest ciekawe, te samochody, które w tej chwili opanowały ulice, no nie tylko u nas, ale właściwie na całym świecie, są szalenie niesprawne. SUVy
zużywają dużo energii do przemieszczania się. Są gorsze od samolotu myśliwskiego odrzutowego. A tutaj zwróćcie uwagę, że te największe masy, samoloty transportowe są obiektami o stosunkowo bardzo dobrej sprawności, dlatego że no, są tu na dole tej piramidy energii zużywanej. No, samochody są porównywalne z tym transportem lotniczym, poza tym takim wyjątkiem. Dobrze. Tutaj jest taka ciekawa historia, bo to zawsze się wszyscy martwili, od czego się życie zaczęło, jak to się tam dalej działo. I tutaj jest informacja taka. Mamy 5 palców, mamy jakiś układ kostny i okazuje się, że ten układ kostny prawie dokładnie jest taki sam jak w przypadku nietoperza. W ptaku występują też te same elementy. Można się doliczyć odpowiedniej ilości palców, a w obiekcie, który kiedyś tam latał, też występuje 5 palców, czyli tak jak gdyby ciągle ten sam schemat się pojawia, tylko tyle, że w trakcie rozwoju z powodu otoczenia, warunków i tak dalej, no tu się wykształcił jeden palec, bo taki był potrzebny, do latania. Jeszcze raz, to samo, ten pterozał, ptak, nietoperz i tylko tutaj są inne obiekty. Coś, co napędza rybę i coś, co napędza owada. Więc kształty są zupełnie inne. To nie jest to samo miejsce, od którego się rozpoczęła ewolucja. Schematycznie to, co tutaj widzicie, pokazuje ogromną przewagę tego, co ludzie stworzyli, a tym elementem, który jest istotny, jest łożysko. Czyli coś, co pozwala na wykonywanie nieskończonej ilości obrotów. Obiekty biologiczne mogą sobie machać. Natomiast nie ma takiego mechanizmu, w którym coś mogłoby się kręcić w nieskończoność. No i w związku z tym, jeżeli chcemy latać, to musimy mieć coś, co będzie generowało siłę nośną, więc w przypadku samolotów są to skrzydła. Ponieważ generowanie siły nośnej wiąże się z generowaniem oporu, musimy mieć coś, co będzie kompensowało ten opór, czyli generowało siłę ciągu. No i z powodu tego łożyska możemy mieć taki jeden element, który będzie się kręcił w kółko i będzie generował tą siłę kompensującą opór całości. Obiekty biologiczne działają nieco podobnie, tylko tyle, że starają się, żeby pewne fragmenty skrzydeł, te, które są bliżej przegubów, żeby te były nieruchome, a tylko końcówki się ruszały. I tylko proszę pamiętać, że tu możemy kręcić w kółko, a tutaj niestety możemy tylko machać. No i w związku z tym ta końcówka na skutek takiego machania się będzie generowała tą siłę kompensującą opór. To są główne różnice. No i teraz to proszę tylko jako ciekawostkę potraktować. Podczas któregoś z wykładów ktoś mi zwrócił uwagę, ale pan się myli. Przyroda wyprodukowała łożysko. No więc zacząłem szukać. No i okazało się, że istnieje taka bakteria, która jak tutaj widzicie, ma 2 łożyska i do tego silnik elektryczny. Chodzi o to, że ona chciała tą witką kręcić i po prostu umożliwiać przemieszczanie się. Bakteria chce mieć aktywny napęd. Nie pasywny, że tam się z czymś przenosi, tylko po prostu aktywnie. I to jest jedyny mi znany przykład, w którym przyroda wytworzyła łożysko i jednocześnie wytworzyła taki silnik elektryczny, który to napędza. Ludzie interesowali się lataniem ptaków od dawna. Zauważyli jedną rzecz. Jeżeli to jest skrzydło ptaka oświetlone przez słońce, to ta jasna powierzchnia oznacza, że widzimy górną powierzchnię skrzydła, która jest oświetlona. W jakiejś fazie ruchu skrzydła widać tą ciemniejszą stronę nieoświetloną przez słońce, która reprezentuje spód.
Wobec tego, patrząc na to, to oprócz tego, że to skrzydło wykonuje taki oscylacyjny ruch, ono wykonuje jeszcze do tego takie obroty wokół osi tego skrzydła. No i pan Lilienthal, to była osoba, która pierwsza zajmowała się konstruowaniem szybowców, napisał taką pracę, to jest strona z tej pracy, w której analizuje to, co się dzieje podczas lotu bociana. No, bocian wykonuje takie oscylujące ruchy skrzydłami. No i Lilienthal podzielił to jak gdyby na dwa fragmenty. Tu jest ten fragment, który jest w pobliżu osi obrotu i ta część śmigła, ta część skrzydła się nie obraca. Obraca się tylko ta końcówka, czyli tylko te elementy, które są złożone z bardzo lekkich po prostu piór, to są te lotki, które mają małą bezwładność, mogą się przekręcać bez problemu. No i on tutaj pokazuje, że podczas ruchu w dół to się skręca w ten sposób, żeby poruszając się w dół generować siłę skierowaną i do góry, i do przodu, i podczas ruchu do góry starać się nie generować ani jednej, ani drugiej. Co jest oczywiście w sumie niemożliwe, ale małe siły w tym momencie mogą powstawać i są akceptowalne. No potem przez lata ludzie próbowali powtarzać to, co Lilienthal tam wcześniej pokazał. Jak widzicie, rozwinęły się ptaki o różnej rozpiętości skrzydeł, o różnej smukłości. No, ptaki w różny sposób wykorzystywały to, co miały. Tutaj możecie zobaczyć takiego absurdalnego ptaka, którego gdzieś tam kości odkopano, starano się odtworzyć, jaki kształt tego jest, więc w porównaniu z człowiekiem, jest to coś absolutnie ogromnego. Teraz w jakimś momencie pan Muybridge zbudował pierwszą szybką kamerę. No i o tyle to jest istotne, nas to specjalnie nie interesuje, ale ludzi z tej epoki interesowało to, że koń podczas tego galopu dotyka tylko jedną nogą ziemi. Wszystko jedno którą. Zawsze jest tak, że tylko jedna jest w kontakcie z ziemią. No tu najłatwiej zobaczyć, pierwszą nogę, tą prawą konia, ale jak się przyjrzycie, to zawsze tak jest, że tylko jedno kopyto dotyka ziemi. Zrobił mnóstwo zdjęć związanych z lataniem, lądowaniem ptaków. Tutaj może troszeczkę za wcześnie chciałem pokazać coś takiego. Znacie ptaka, który wisi w powietrzu, taki najbardziej znany? Koliber, prawda? Natomiast w Polsce jest jakiś ptak? No, jeżeli tam gdzieś się kiedyś na pola wybierzecie, to spróbujcie zobaczyć, jak skowronki ustawiają się w takiej pozycji, że przez chwilę utrzymują stałą pozycję. Nie lecą ani do przodu, ani do tyłu, tylko po prostu wiszą w jednym miejscu. Więc proszę sobie wyobrazić, jak to się wszystko dzieje. Mianowicie tak machają tymi skrzydłami, że machają w dół, stwarzając jak największą siłę oporu. Proszę pamiętać, lotnicy zawsze robią w ten sposób, że płat się porusza równolegle do kierunku przepływu i generuje dużą siłę nośną, mały opór. Natomiast tutaj ptaki generują dużą siłę oporu, bo taka jest im potrzebna, poruszając w dół i potem wykonując tego typu ruchy do góry, starają się jak najmniej przeszkadzać podczas tego ruchu i zaczynają jeszcze raz. No więc z grubsza tak skowronek u nas lata. Kiedyś na początku, jak się tym interesowałem, to w momencie, jak ktoś mi powiedział, że ptaki tymi lotkami na końcach potrafią sterować, no to nie chciałem uwierzyć, bo to jest skomplikowany proces. Natomiast zwróćcie uwagę tutaj na to, to jest sowa, która poprzednio uderzyła
w dół, a teraz podnosi te skrzydła do góry i teraz zwróćcie uwagę na to, że te lotki się tak poprzekręcały w momencie, kiedy ptak szedł w dół, obie sąsiednie lotki były ustawione tak. A jak idzie do góry, to on je przestawił w ten sposób, żeby stworzyć pomiędzy nimi szczeliny i mieć jak najmniejszy opór podczas ruchu do góry. Czyli tworzy się tutaj taki zawór zwrotny, który w jedną stronę nie przepuszcza powietrze, a w drugą stronę stara się to powietrze przepuszczać z jak najmniejszymi oporami. Tak jak tutaj widzicie. No więc no, uwierzyłem, jak zobaczyłem zdjęcia. Tutaj jest pewnego rodzaju ciekawostka, którą wykorzystali ludzie. Mianowicie, jeżeli będziemy mieli płat i zaczynamy zwiększać kąt natarcia, to w pewnym momencie się okazuje, że to powietrze nie chce się kleić do tego płata na górze, tylko się odrywa. Dzieje się o tak, jak tam jest na górze. Problem znaczy jest taki, że w przypadku samolotów, jak uczeń leci i zaczyna ustawiać samolot w ten sposób, że ustawia go coraz to pod większym kątem, okazuje się, że w pewnym momencie, jak tylko puści to przyklejone powietrze, jeżeli się oderwie, samolot natychmiast zaczyna spadać. To jest znaczy takie przepadnięcie. No i należy tego unikać. Jak tutaj widzicie, ten ptak podchodzi do lądowania, on już ma małą prędkość, więc musi pracować na bardzo dużych kątach natarcia. No i widzicie, że tutaj mu się automatycznie te pióra odkleiły od skrzydła. Tak jak o tutaj widzicie, na skutek różnicy ciśnień, jaka się tu wytworzyła, ten element się podnosi do góry i zamiast przepływ się odrywać na górze i nie dawać żadnej siły nośnej, to tylko psuje tą część tutaj z tyłu. No i kiedyś chłopcy chcieli zrobić takie doświadczenie na jednym z samolotów, taką klapkę, ona nie jest niczym napędzana, ona ma tylko tutaj taką luźną oś obrotu, jak chce to się otworzy, jak chce to się zamknie sama. Zamontowali na jednym skrzydle samolotu, samolot wystartował bez problemu, natomiast w momencie, jak podszedł do lądowania, to okazało się, że ta klapka jest tak sprawna, że to skrzydło idzie do góry, a to drugie nie daje rady. I wobec tego nie mogli wylądować normalnie przy takiej prędkości, przy jakiej poprzednio lądowali, bo po prawej stronie pojawiała się, tam gdzie jest ta klapka, pojawiała się zbyt duża siła nośna. No skończyło się na tym, że musieli tam przejść na drugi krąg i lądować przy większej prędkości, wtedy kiedy ta klapka się jeszcze nie otworzyła. No gdyby nie mieli odpowiednio długiego lotniska, to pewnie by się skończyło katastrofą. W każdym razie to, co występuje naturalnie dla ptaków, zostało wykorzystane przez ludzi. Teraz popatrzcie, jak sprytnie ta mewa zmienia kąty ustawienia. Idąc w dół, skrzydło jest tak ustawione, żeby stawiało jak największy opór. A teraz idąc do góry, jest tak ustawione, żeby stanowiło jak najmniejszą powierzchnię, żeby ten opór ruchu do góry był jak najmniejszy. I w ten sposób ona generuje siłę nośną podczas ruchu w dół, a podczas ruchu w górę stara się jak najmniej tej siły utracić. Tutaj może jeszcze popatrzcie, o tutaj w tym miejscu, widać to? Takie malutkie skrzydełko, to się chyba alula nazywa u ptaków, mianowicie w przypadku samolotów na płacie, wtedy kiedy pracuje na dużych kątach natarcia, czasem jest taki element, który się wysuwa do przodu, slot, który podnosi siłę nośną całości. I tutaj ten ptak wykorzystuje ten mały element do tego, żeby jeszcze zwiększyć siłę nośną. Wobec tego tutaj zwróćcie uwagę na to, że ptaki muszą wytwarzać jakąś siłę, żeby opuścić skrzydła, bo wtedy muszą działać przeciw oporowi, natomiast wtedy, kiedy chcą unieść skrzydła, to wtedy, kiedy już się poruszają, lecą, wystarczy, że ustawią pod odpowiednim kątem skrzydło i skrzydło się samo do góry uniesie. W związku z tym te mięśnie napinające są bardzo mocne, natomiast te drugie unoszące skrzydło są po prostu w zaniku.
Tutaj mamy przykład właśnie tego kolibra, który tak sobie tutaj macha tymi skrzydłami. Zwróćcie uwagę, że on macha tymi skrzydłami w ten sposób, że raz dolna powierzchnia jest na górze, a potem on to odwraca i górna powierzchnia jest pod spodem. I w ten sposób generuje cały czas siłę skierowaną do góry. No i trzeba powiedzieć, że w przypadku tego ptaka z powodu tego sposobu generowania siły nośnej, ruchu, pewne kości po prostu się zrosły. Normalnie mielibyśmy tam gdzieś te 5 różnych elementów, które mniej lub bardziej w przypadku ptaków były zrośnięte. Tutaj to jest po prostu wzrośnięte w jeden element. Skrzydło jest sztywne. No, dobra, zobaczmy, jak to wygląda od strony ludzi, którzy się interesują symulacjami. Spróbowali zasymulować lot, a właściwie unoszenie się takiego właśnie kolibra. No i proszę zobaczyć, ile zamieszania ten koliber zostawia tam za sobą. Te obszary to są po prostu wiry, które są tam generowane. Czy ten sposób latania jest sprawny? No, zobaczcie, chodzi o to, że on praktycznie stoi w miejscu, tak? Jak tam sobie pobiera ten nektar z kwiatów. Natomiast on specjalnie daleko nie lata. No, jak tutaj twierdzą, co 15 sekund musi zbliżyć się do kwiatu, bo zużywa aż tyle energii, że stale musi ją uzupełniać. W związku z tym to tak jak śmigłowiec. Jest w pewnych sytuacjach użyteczny, ale zużywa bardzo dużo energii. Dobra. Proszę Państwa, mało z tego widać. To są takie szczegóły anatomiczne, natomiast powiem, na czym problem polega. Jeżeli Państwo sobie wyobrazicie, że śledzicie gdzieś tam nad pustynią, nad takimi miejscami, gdzie coś tam na dole się dzieje i ten sęp czy orzeł, który tam sobie gdzieś wysoko lata, będzie poszukiwał tam czegoś do zjedzenia. Więc on musi godzinami latać na dużej wysokości. Wobec tego musi mieć te skrzydła cały czas rozpięte. No i teraz dla Państwa od razu ćwiczenie. Wyprostujcie sobie dłonie i zobaczcie, jak długo wytrzymacie w takiej pozycji. No, ja już dzisiaj robię to kolejny raz, więc u mnie ręce szybko opadają. Muszę powiedzieć, że czasem jest tak, w parku, który jest niedaleko miejsca mojego zamieszkania, pojawiają się dwaj panowie, przychodzą z takim stelażem, gdzie jest rozpięta taka belka na górze, i proponują, proszę o 20 zł, proszę się powiesić tutaj na tym, jak wytrzyma pan 2 minuty, to dostaje pan 200 zł. No i problem polega na tym, że oni wiedzą, że żaden z panów, który się na tym powiesi, jego mięśnie nie wytrzymają takiego obciążenia. My po prostu, żeby się trzymać, musimy cały czas pracować którymiś grupami mięśni. No i panowie wytrzymują 1,5 minuty i klap, i następny przychodzi. No to pewnie dodatkowe utrudnienie, żeby jeszcze inne grupy mięśni uruchomić. No i wobec tego te ptaki zrobiły sobie tyle. Tak przebudowały sobie ten staw w tym miejscu, że jak chcą tak polatać, to robią klik i w tym momencie cały staw się usztywnia. I od tego momentu wszystkie kości są połączone w jeden system. Nie trzeba wykorzystywać mięśni po to, żeby te skrzydła utrzymywać w poziomej pozycji. No więc jak widać, biologia korzysta z wszelakich sposobów, aby uzyskać to, co chce. No więc wracamy tym razem do owadów. Samoloty mają gładkie powierzchnie, powierzchnie skrzydeł ptaków też w sumie są gładkie, natomiast powierzchnie skrzydeł owadów generalnie rzecz biorąc to jest, tu jest powiększenie, po prostu jest to chropowata powierzchnia. Ale latają. Tutaj
też chyba długo tego nie wiedziano. W jakimś momencie ktoś wsadził takie skrzydło pod mikroskop elektronowy i zajął się o tym elementem, który tutaj jest. Chodzi o to, że zwykle się wydawało, że te skrzydła są sztywne. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę na to, że w tych miejscach są przeguby. Więc chodzi o to, że te dwie powierzchnie mogą się zgiąć, ale jak będą wracały w drugą stronę, to te wyrostki zablokują ten ruch. Czyli skrzydło jest płaskie, jak idzie w dół, a jak idzie do góry, to może się troszeczkę wygiąć. No i teraz najważniejsza rzecz, porównanie tego, co zgenerowali ludzie, to jest taki profil lotniczy, który generuje siłę nośną tam rzędu 1,5, wszystko jedno w jakich jednostkach. I porównujemy. Skrzydło nasze daje 1,5, skrzydło muszki owocowej daje tam koło 0,85. Czyli muszka owocowa jest tylko dwa razy gorsza od dobrego rozwiązania zrobionego przez ludzi. Ale jak popatrzymy na drugą oś, to mamy tutaj opory. Opory płata lotniczego są takie, że tutaj są setne części, a tutaj, jak widzicie, jest tam 0,30 parę. Więc 100-1000 razy jest większy opór skrzydła muchy niż profilu lotniczego, wobec czego jaki wniosek muchy wyciągnęły? Nie będziemy się martwili siłą nośną, tylko wykorzystamy to, co dla samolotu jest wadą, czyli duży opór. My wykorzystamy to do generowania właśnie siły nośnej. I przede wszystkim owady pracują na tym dużym oporze aerodynamicznym, jakie wytwarzają skrzydła. No, to jest ten obiekt, który teoretycznie miał nie latać, jak wyliczyli inżynierowie Boeinga. I w tej chwili przechodzimy do wyjaśnienia, dlaczego owady latają. Proszę zwrócić uwagę na coś takiego. Ktoś słyszał, jak brzęczy mucha? Jak brzęczy komar? Brzęczą osy i tak dalej. Więc one wykonują setki ruchów w ciągu jednej sekundy. I problem polega na tym, że wtedy, kiedy tam ptaki machają sobie tymi skrzydłami tak, bezwładność powietrza jest nieistotna. Natomiast jak skrzydełko muchy porusza się tak szybko, to w tym momencie bezwładność powietrza gra istotną rolę. I w związku z tym ten efekt trzeba brać pod uwagę, a tego efektu praktycznie nie biorą inżynierowie lotniczy pod uwagę. Tu jest kilka takich metod, jakie wykorzystuje owad. Mianowicie, zobaczcie, tutaj jest skrzydło, które porusza się w dół. Jakby się poruszało skrzydło według idei lotniczej? Czy skrzydło by się poruszało tak jak tutaj? Czy skrzydło by się poruszało w ten sposób w lotnictwie? No, w lotnictwie zależy nam na tym, żeby był mały opór, a duża siła nośna. Wobec tego w przypadku samolotu to by się poruszało w ten sposób. Natomiast tutaj widać, że to się wyraźnie rusza w ten sposób, żeby wykorzystać opór, a nie martwić się siłą nośną. Ale zwróćcie uwagę na to, że jeżeli to się przemieściło w dół, to tutaj się natychmiast stworzył wir. A jak jest wir, to jakie tam jest ciśnienie? No kurczę, męczyłem się, żeby tłumaczyć, że w środku wiru. No na zewnątrz jest atmosferyczna, a w środku wiru musi być mniejsze niż na zewnątrz, jasne? Wobec tego, jak tu jest wir, tu jest wir, tu jest wir, to tam jest niskie ciśnienie i wobec tego to generuje tą siłę hamującą. Ponieważ to się porusza w taki sposób, częściowo skośny, to dostajemy tutaj i siłę nośną, i siłę oporu. No i chodzi o to, że mówiłem o tym, że jest ta bezwładność przepływu. Gdyby to się działo wolno, to ten wirek by sobie bach spłynął, nie byłoby po nim śladu.
ponieważ to się dzieje bardzo szybko, w krótkim okresie czasu, to ten wirek na skutek bezwładności ciągle się klei do tego skrzydła, trzyma się. Czyli wobec tego przez dłuższy fragment tego ruchu mamy na skutek bezwładności niskie ciśnienie, które tu występuje i które generuje dodatkową siłę nośną. Tutaj macie przykład takiej symulacji. Niskie ciśnienie tutaj, wysokie tu. Zmieniamy kierunek, wysokie. Tworzą się zawsze te wirki. Ok. W każdym razie tutaj decyduje bezwładność powietrza. Jeszcze raz to samo. Dobra. Cały czas widzicie, że tworzą się wirki. Teraz dobrze. To jest ruch skrzydła ważki. Wobec tego idzie tutaj w dół, widać, wytworzył się wir, ten wir się trzyma i on cały czas opóźnia ruch tego skrzydła w dół. Dochodzimy na dół, tutaj zmienia się kierunek ruchu tego skrzydła i teraz to skrzydło idzie w ten sposób, żeby generować najmniejsze opory podczas ruchu do góry. No więc proszę pamiętać, że owady przede wszystkim wykorzystują opór, a nie wykorzystują, znaczy, takiego klasycznego opływu, jak w przypadku samolotów. Jeszcze raz, wir się tworzy tam na górze i on jest źródłem dodatkowej siły. Gdyby to się działo wolno, to ten wir by odpłynął. Dobrze. No więc tutaj jeszcze jest następna historia. Jeżeli machamy tym skrzydłem tak, jak macha ten koliber, to na samym końcu on musi wykonać obrót tego skrzydła. No i w związku z tym tutaj jest takie zjawisko, które jest nazywane efektem Magnusa. Mianowicie, jeżeli inaczej coś powoduje taki rotacyjny ruch powietrza, na to nakłada się opływ taki liniowy, no to proszę zobaczyć, że tutaj ta prędkość i ta prędkość się sumuje, wobec tego tu jest prędkość duża. Na dole to kręci w tą stronę, to kręci w przeciwną, prędkości się kasują, tutaj prędkość jest mała. A podczas takiego opływu obowiązuje taka reguła, która nazywana jest równaniem Bernoulliego. Jeżeli rośnie energia kinetyczna, rośnie prędkość, to to musi się brać kosztem jakiejś innej energii. Ono się bierze kosztem energii ciśnienia. Czyli tam, gdzie jest duża prędkość, są niskie ciśnienia, a tam, gdzie są małe prędkości, ciśnienia są duże. Wobec tego tu widzicie, że na taki walec będzie działała siła skierowana do góry. W związku z tym podczas tego obrotu właśnie występuje taki pik siły wywołany nakładaniem się obrotu na przepływ. Czyli pojawia się ten efekt Magnusa. Tutaj jest jeszcze inna historia. Mianowicie to się nazywa przechwycenie śladu, więc wyobraźcie sobie, że poruszamy tym płatem tak i potem wracamy. To teraz patrzcie, jeżeli tak to idzie, to pamiętacie, że tutaj się generuje wir. Lecimy, lecimy, ten wir się tutaj zatrzymuje, bo tu coraz wolniej idziemy, obracamy się. Tu w tym wirze zmagazynowaliśmy energię i przepływamy przez ten wir, przesuwamy nasz płat przez wir. Czyli znowu odbieramy z tego wiru energię i dostajemy siłę skierowaną do góry. To trwa krótko podczas tego obrotu, ale to jest dodatkowa siła, która jest brana pod uwagę. Chciałem może zacząć od tego filmiku, który tutaj, znaczy, widzicie. To jest sytuacja, znaczy, taka, kiedy dwa skrzydła zbliżają się do siebie, na górze się stykają, wyciskamy z pomiędzy nich powietrze w dół, czyli dostaniemy siłę skierowaną do góry. Na górze otwieramy. Pamiętacie, że tutaj się tworzą wirki, czyli niskie ciśnienie. Dostajemy znowu impuls siły skierowanej do góry. Wobec tego taki efekt pompowania, bo tak się to nazywa, w tym momencie stykania się tych płatów powoduje pojawienie się dodatkowej siły. No i to, o czym tutaj w tej chwili mówiłem, ja może tylko cofnę do tych obrazków tego albo tego.
mówiłem o tej muszce owocowej. No więc chodzi o to, że łatwo dla tej muszki policzyć czy pomierzyć, ile ona zużyła energii. I jeżeli brało się pod uwagę tylko te efekty, o których poprzednio mówiłem, czyli to opóźnione oderwanie, efekt Magnusa i ten przejmowanie tego wiru, to się okazuje, że za mało jest tej siły nośnej, że ta zbyt dużo mucha owocowa zużywa energii na latanie. A w rzeczywistości się okazało, że ona mniej potrzebuje. Dopiero dodanie tego modelu, w którym występuje ten efekt pompowania, dopiero wytworzyło odpowiednią ilość tej siły skierowanej do góry, siły nośnej, żeby stwierdzić, że wszystko się zgadza, ilość energii, która została tam wygenerowana podczas ruchu tego skrzydła, jest kompensowana przez energię, jaką ta mucha pobrała z cukru. No więc jeszcze raz tutaj ten sam schemat widać, jak to działa. Proszę tylko tutaj zwrócić uwagę, że ten efekt, czy w tym momencie pojawią się jakieś siły w kierunku pionowym? No jak płytki są tak ustawione, to wszystko od ciśnienia będzie działało w kierunku poziomym. Nie ma żadnej składowej w pionie. Dopiero jak one się odchylą, pojawi się powierzchnia, na której może się pojawić składowa pionowa. Wobec tego tutaj zobaczcie, że w momencie rozpoczęcia tego obrotu, to jeszcze nim ustawiło się to w ten sposób, czyli ta konfiguracja, następuje skok siły nośnej i dopiero później następuje pojawienie się tego drugiej fazy. W każdym razie to jest taki efekt, który trwa krótko, ale jest bardzo intensywny. To już widzieliśmy. Teraz przechodzimy do takich dziwnych zdjęć. Pewnie wszyscy obserwowali, jak ta Biedronka gdzieś tam z palca odlatuje. Widać, jak ona rozkłada sobie te pancerzyki, ale nigdy nie widać, jak rozkłada tych skrzydeł. Te skrzydła są składane. Zwróćcie uwagę, że one są dużo, dużo większe od długości tych skorupek, które je chronią. No i teraz popatrzcie, ta Biedronka musi w tej chwili szybko podnieść się do góry. Ona ma małą prędkość, wobec tego ona potrzebuje każdego sposobu, przy pomocy którego może wygenerować dodatkową siłę nośną czy siłę ciągu. Wobec tego zobaczcie, że ona podczas tego ruchu na górze wali skrzydło w skrzydło po to, żeby wykorzystać efekt pompowania. To samo robi na dole, czyli wobec tego owady nauczyły się po prostu wykorzystywać każdy rodzaj szczątkowego generowania różnych sił nośnych, różnych sposobów po to, żeby uzyskać to, co chcecie. Popatrzcie, jak teraz ten czmiel startuje. Na początku on potrzebuje dużej siły ciągu, żeby wystartować, wobec tego skrzydła walą jedno w drugie, żeby wykorzystać ten efekt pompowania. Natomiast za moment, jak on już zacznie lecieć, to on już nie potrzebuje takiej dużej siły, wobec tego te ruchy mają mniejszą amplitudę. No, widać, że tym razem to się nie styka. Dobrze. No to słuchajcie, zróbcie sobie takie doświadczenie. Na pewno to słyszeliście, jeżeli gdzieś żerują sobie gołębie i nagle je przestraszymy, to słychać uderzenia skrzydeł jedno o drugie. No więc chodzi po prostu o to, że taki gołąb, który musi wystartować, on nie ma prędkości, wobec tego musi wykorzystywać każdy sposób dodatkowego generowania siły nośnej. Wobec tego wali skrzydłem skrzydło po to, żeby wykorzystać ten efekt pompowania z przodu. Potem to samo robi, uderzając z tyłu. No więc spróbujcie po prostu przyjrzeć się, jak startują gołębie. Tam 2-3 razy następuje uderzenie, właśnie takich skrzydło o skrzydło, a on już jak nabierze prędkości, to już nie musi tego efektu wykorzystywać. No więc motyle też wykorzystują taką technikę. Państwo pamiętacie, na początku mówiłem o tym skowronku, tak? No więc tutaj jest widok troszeczkę inny, ale generalnie pokazuje właśnie to, że ruch na dół to jest taki szeroki, a potem
ciągniemy przy tułowiu i znowu rozkładamy. W ten sposób możemy cyklicznie generować tą siłę nośną, która jest oparta na oporze przede wszystkim. Dobra, teraz to są takie zdjęcia z symulacji, które zostały w Niemczech wykonane. No, od tego momentu myśmy zaczęli nasze własne działania. No i tutaj widzicie, jak siatka się deformuje, obliczeniowa, na której śledzimy to, co tam się dzieje. Ruch skrzydeł, pokazanie, jak to się zmienia. Tutaj rozkłady ciśnienia na tych skrzydłach, niebieskie niskie ciśnienie, czerwone wysokie. No, z tego można było tam dostać jakąś informację o tym, co ta mucha robi. No i zobaczcie, jakie ślady wirowe zostawia za sobą. No, tak jak pamiętacie, ten koliber namieszał tam w tym powietrzu obok, to mucha cyklicznie wytwarza takie wiry, które tam sobie spływają z przepływem. Przechodzimy teraz do takiego sporu, który występował pomiędzy inżynierami w latach 60. Wtedy jeszcze nie było takich szybkich kamer. No i problem polegał na tym, że widząc muchę na suficie, jedni inżynierowie twierdzili, że ten świetny lotnik w ten sposób podlatuje do sufitu. Inni mówili, nie, to leci w ten sposób, że wykonuje tutaj taki obrót i siada na ścianie. No więc któryś z młodych ludzi dostał świeżo taką szybką kamerę, no i się uparł, że rozwiąże ten problem, czyli śledził, jak te muchy tam gdzieś lądowały na suficie. No i według niego sytuacja wyglądała w ten sposób, że każde lądowanie na suficie to była mniejsza albo większa katastrofa. No wyglądało to w ten sposób, że mucha sobie tam latała pod sufitem, wyciągała jedną łapkę do góry i łapała co popadnie. Czyli po prostu znajdowała jakiś taki punkt, na którym się zaczepiała. Mucha się obracała wokół tego punktu, czyli ona nadleciała tutaj. Tam się zaczepiła, obróciła się i ląduje na tym. Ale tak jak mówił autor zdjęć, zawsze to była mniejsza lub większa katastrofa. No tu dla wyjaśnienia, te łapki muchy mają albo tutaj takie przylgnie, albo mają takie ostrza, także one mogą albo na szorstkiej, albo na gładkiej powierzchni zawsze się jakoś przyczepić. Dobra, przechodzimy do tego mojego ulubionego owada. To dostałem takie zdjęcia, nie wiem, tam od kolegów z Onery. To było podstawą naszych dalszych działań. Ja poproszę, żebyście na to popatrzyli, ale inaczej, dobrze? Chodzi o to, żebyście się skoncentrowali na jednym skrzydle. Zobaczyli, jak jedno skrzydło się porusza, bo jak są cztery, to po prostu trudno zauważyć to. No więc generalnie chodzi o to, że tak jak już pokazywałem wam poprzednio ten film, w czasie ruchu w dół jest zawsze ustawione skrzydło prostopadle do kierunku ruchu, a potem się odwraca i jest ustawione równolegle do kierunku ruchu. No i na podstawie tego filmiku tutaj zrobiliśmy jakieś takie symulacje, jak te skrzydła mijają się, jak wyglądają rozkłady ciśnień. No więc sporo tam różnych takich obliczeń było. Ja może przejdę do ciekawszej rzeczy. Mianowicie jeden ze studentów zrobił taki model, w którym zasymulował taki złożony ruch pojedynczego skrzydła i złożył to w złożył to w taki połówkę czteroskrzydłowego owada. Więc jeszcze raz może to uruchamię. Więc na podstawie tych zdjęć, które tam wcześniej na tym filmiku były, zostały ustawione fazy ruchu tego obiektu. No więc za chwilę może wrócimy do tego rysuneczku, który jest tutaj, ale chciałem wam pokazać, jaki jest wynik symulacji tego ruchu. No coś
Okej. No widać, jak poruszają się te skrzydła w taki dość skomplikowany sposób. Tutaj widać, jaki wytwarzają rozkład ciśnienia. Czerwone kolory to jest nadciśnienie, niebieskie podciśnienie. No i widać, że w różnych fazach tego ruchu, wtedy kiedy, jeszcze raz to puszczę, wtedy kiedy to idzie w dół, wytwarzają się duże siły. Natomiast wtedy, kiedy ruch odbywa się do góry, to te siły są małe. Małe obszary tych zniekształconych ciśnień. Tutaj mamy ślady, jakie pozostawia każde z tych skrzydeł. To są wirki, które po prostu tam się rozpraszają na skutek lepkości. Tutaj jest schemat poruszania się tych płatów i deformacji siatki, jaka została użyta do tych symulacji. Tutaj końcówka tego. Dobrze. No więc na podstawie analizy zmian sił, jakie tam się pojawiają, można się dowiedzieć, w której fazie ruchu te siły są największe. No więc jak tutaj widzicie, przy takiej konfiguracji, która tu jest widoczna, te siły są duże. Wracam do tego obrazka, który pojawił się tutaj wcześniej. I tutaj chciałem postawić takie przewrotne pytanie. Dlaczego krawędzie skrzydeł owadów są gładkie? Dlaczego tutaj nie pojawią się takie postrzępione elementy? Chodzi o to, Państwo pamiętacie, mówiliśmy o tym, że przede wszystkim skrzydła pracują na oporze, czyli mają stwarzać jak największy opór. No i w związku z tym, gdybyśmy taką płytkę, jak tutaj widzicie, wzięli i opłynęli ją powietrzem, to tworzy się tutaj jeden silny wir, na dole drugi silny wir, one tam się periodycznie zmieniają, tutaj jeszcze wirek się tworzy i obecność tych silnych wirów powoduje, że tutaj występują te niskie ciśnienia i ten opór tego płata jest duży. Żeby się tego pozbyć, to w każdym z innych zastosowań, to robimy tutaj taką powierzchnię, która burzy tą regularną strukturę wiru i powoduje, że te wirki robią się drobne i zobaczcie, opór spada. A co potrzebują owady? Mały opór czy duży opór? Duży. One pracują przede wszystkim na generowaniu dużego oporu. W związku z tym dla nich ta konfiguracja jest dużo bardziej istotna, żeby tworzyły się duże, silne wiry, w których będą niskie ciśnienia i one będą generowały tą siłę oporu. No dobrze, przechodzimy dalej. To tylko pokażę jeszcze Wam filmiki, na których widać, jak zasymulowano ruch takiego owada. Więc te tylne skrzydła generują siłę nośną i siłę ciągu, natomiast te przednie skrzydełka praktycznie nie grają roli. One tylko służą do ochrony. Tutaj macie ślady, jakie pozostawia tego typu obiekt. Dobrze, przejdziemy w takim razie dalej. Studenci zrobili takie stanowisko, na którym można było badać ruch skrzydła i można było znaleźć informacje, w którym momencie przed zakończeniem tego ruchu zawracającego należy zmienić obrót tego skrzydła. Zrobili taki model, jak tutaj widzicie. Do tego zrobili rzeczywisty model i tutaj na tym dolnym zdjęciu widzicie, że skrzydła się niesymetrycznie poruszają. Chodzi o to, żeby można było wygenerować ruch obrotowy, podnoszenie, pokazać, że w ten sposób można sterować takim obiektem. Firma Festo, firma zajmująca się aparaturą taką pneumatyczną, zbudowała taki właśnie latający obiekt, jak tutaj widzicie, o skomplikowanej geometrii sterującej ruchem tych łopat. To wszystko fajnie wygląda w zwolnieniu. To są przebiegi w zwolnieniu. Jak to widać w skali rzeczywistej, no to po prostu to są tylko drgania, nie zauważa się tego. Firma zbudowała też ptaka. No jak widzicie, tutaj ptak sobie lata.
Widać, że jest sztuczny, bo ma stawy takie, tak? Widać tam. No w każdym razie tego typu ptak latał kilka lat temu w auli Politechniki, po prostu sterowany radiowo, pokazywał możliwości. No dobrze, co zostało do zamodelowania? No tego nie zrobiliśmy, to bardzo trudne jest. Zamodelowanie ruchu skrzydeł nietoperza. No więc tu jest nietoperz w tunelu, przepływ jest z prawej strony i dobrano tak prędkość, żeby no, nietoperz się znajdował w kamerze. Ostatnia informacja o nietoperzach jest taka. Na powierzchni tych błon znaleziono takie włoski, nie wiedziano do czego to służy. Wobec tego przy pomocy takiego kremu depilującego usunięto te włoski i okazało się, że co prawda nietoperze latają, ale mają problemy z omijaniem przeszkód. Po prostu jeżeli na torze lotu były jakieś przeszkody, które trzeba było gwałtownym manewrem wyminąć, te nietoperze sobie nie dawały rady. No tutaj autorzy zaznaczyli, że te włoski odrosły tym nietoperzom, także one potem już miały te same zdolności do latania jak poprzednio, a z tego wyszła tylko informacja, że obiekty biologiczne czasem otrzymują informacje w bardzo dziwny sposób. No dobra, to dziękuję w takim razie i jeżeli będziecie mieli okazję, proszę skorzystać z innych wykładów tam prowadzonych przez kolegów.